Witam Was, z tej strony Bartek. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na pierwsze wrażenia z użytkowania Samsunga Galaxy Tab S w wersji 10,5 cala. Tak więc, co do samego wykonania. To, co mi się podoba we wszystkich Tab S-ach, czyli grubość urządzenia, to jest jedyne 6,6 mm i to jest naprawdę według mnie super, bo bardzo fajnie ten tablet leży w dłoni. No i to się ma też dlatego, że na tyle mamy taki gumowany plastik, który jest bardzo przyjemny w dotyku. Chociaż w wersji białej tego tabletu on jest troszeczkę bardziej taki chropowaty, a właśnie w tej brązowej jest on bardziej taki właśnie gumowaty. Tutaj oczywiście mamy te dwie zapinki, do których możemy podpiąć sobie etui book cover bądź simple cover. Tak więc wykonanie moim zdaniem jest jak najbardziej na plus, co ważne, do czego zawsze Samsung, do Samsunga może się przyczepić, czyli do trzeszczenia urządzenia. Tutaj to nie występuje, nawet przy jakichś próbach wyginania tego tabletu, wszystko jest po prostu jak najbardziej w porządku. Oczywiście po uruchomieniu mamy cudowny ekran Super AMOLED, rozdzielczość 2560x1600 pikseli. Ona w akurat tym 10-calowym urządzeniu nie robi na mnie jakiegoś sporego wrażenia, ponieważ Samsung już miał w swojej ofercie właśnie tablety z tą rozdzielczością przy takim ekranie właśnie, ale już właśnie w Tabie S 8,4 ona robi wrażenie i naprawdę zagęszczenie w obu ekranach, właśnie w tym 10-calowym i 8,4-calowym jest naprawdę świetne. Oczywiście kolory, wiele osób może się przyczepić, że one są po prostu troszeczkę przesycone, ale tutaj moim zdaniem jest to świetne i właśnie o to chodzi w ekranach Super AMOLED, że właśnie te kolory mają być bardzo, bardzo nasycone. Oczywiście system to Android wersji 4.4 KitKat wraz z najnowszą nakładką TouchWiz, która została właśnie zrobiona w tym pełnym stylu flat. Generalnie działa to całkiem sprawnie i powiedziałbym, że nawet troszeczkę lepiej niż właśnie w wersji 8,4 cala jest ten system zoptymalizowany, ponieważ według mnie on po prostu działa minimalnie szybciej. Ale wiadomo, czasami zdarzają się różne przycinki, niestety czasami to po prostu widać jakieś klatkowanie lub inne tego typu rzeczy, ale właśnie to, co zawsze powtarzam, że nakładka TouchWiz właśnie te wady może nam wynagrodzić w postaci funkcjonalności, jaką oferuje, więc to jest też bardzo fajne. Co do baterii, mamy tutaj 7900 mAh. No oczywiście nie jestem zdziwiony, że po prostu ta bateria bardzo fajnie pracuje i naprawdę możemy bez problemu tutaj około 5 godzin na podświetlonym ekranie uzyskać. Jest to wersja Wi-Fi, więc niestety nie sprawdzę Wam, jak to działa właśnie ta bateria przy module 3G. Tak więc tak to właśnie wygląda. No i muszę Wam powiedzieć, że mimo wszystko myślę, że podjąłem dobrą decyzję, kupując dla siebie wersję 8,4 cala, która jest po prostu bardziej mobilna, bo jednak to urządzenie 10,5-calowe jest dość duże. Oczywiście każdy ma swoje gusta, jeśli pracujecie na tablecie bardziej stacjonarnie, to oczywiście ta wersja będzie dużo lepsza. Co fajne, tablet jest bardzo lekki, jak na 10-calowca jest to chyba najlżejszy tablet właśnie z takim ekranem, jaki kiedykolwiek było mi używać. No może poza Xperią Z2 Tablet, która mi kompletnie nie przypadła niestety do gustu. Ale co się dzieje, kiedy po prostu tutaj założymy sobie book covera, to niestety ten tablet już bardzo przybiera na masie i wtedy jest moim zdaniem już troszeczkę za ciężki. Dobra, tak więc tak to właśnie wygląda, tak wyglądają moje pierwsze wrażenia odnośnie tego urządzenia. Generalnie oba taby są bardzo do siebie zbliżone i generalnie trudno jest je porównać, ponieważ jest to w zasadzie to samo, tylko że w innych rozmiarach. Dobra, tak więc tak wyglądają moje pierwsze wrażenia na temat Taba S 10,5. Ja się tymczasem z Wami żegnam, pozdrawiam Was, na razie.